Cześć, tu Hania z Analiza IT. Witaj w analizie w 3 minuty. Przypomniał mi się model zarządzania sytuacyjnego Kena Blancharda, który mówi o tym, że powinniśmy dobierać styl przywództwa w zależności od tego, na jakim poziomie umiejętności do wykonania danego zadania jest pracownik i też jakie ma nastawienie do tego zadania. Czy wierzy w swoje siły, czy jest entuzjastycznie nastawiony, czy być może jest tam coś innego. Może szybko, na czym ten model polega. Na jednej osi mamy to, jakie pracownik ma umiejętności do wykonania zadania, a na drugiej osi jest pokazane to, jakie ma pracownik nastawienie. Czy jest entuzjastycznie nastawiony do wykonania tego zadania, czy być może nie wierzy w swoje siły. I w zależności od tego, gdzie w tej matrycy, w tych czterech polach umieścimy danego pracownika, lepiej się sprawdza podejście do tego pracownika w danym stylu zarządzania. I czasami mam takie wrażenie, że teraz wiele osób myśli sobie, dobra, mamy ten agile'owy świat, to powinniśmy ludzi coachować, a nie im mówić, co powinno być zrobione. Tylko właśnie według tego modelu jest powiedziane, że skoro osoba jest na niskim poziomie umiejętności, to ona właśnie potrzebuje takiego instruowania, czyli pokazania krok po kroku, jak to się robi. Ona jest sama w sobie entuzjastycznie nastawiona, więc już to mamy, tylko trzeba jeszcze budować te umiejętności i instruować krok po kroku. Dało mi to do myślenia, że awansując, my się degradujemy w tym modelu, to znaczy byliśmy ekspertami w tym, co robiliśmy w danym projekcie, w danej firmie, na danym poziomie, na jakim pracowaliśmy i bardzo dobrze nam to szło, byliśmy ekspertami i na przykład mamy jakiś awans, czy dostajemy kolejne bardziej ambitne zadania i to powoduje, że w pewien sposób się cofamy, bo w tym nowym zadaniu my już nie mamy takich dużych umiejętności, zaczynamy coś trudniejszego i w związku z tym się cofamy. I pomyślałam, że to może być taka wskazówka zarówno dla nas, żeby być może nie oczekiwać od siebie tak dużo, skoro my już nie jesteśmy ekspertami, weszliśmy poziom wyżej i tam jeszcze musimy sobie teraz nabudować nowe umiejętności. A po drugie, jeśli czujemy, że jesteśmy gdzie indziej niż sposób, w jaki reaguje na nas nasz przełożony i jak nam pomaga, to być może powinniśmy poprosić naszego lidera, żeby ten sposób zarządzania nami trochę dostosował do sytuacji, w której jesteśmy obecnie. Patrzę na kanał na YouTubie i widzę, że zbliżamy się do 1000 subskrybentów na kanale. Chciałam na tę 1000 subskrypcję przygotować coś fajnego, ale też pytanie do Was. Jakie Wy macie pomysły? Może skorzystam z któregoś z nich. Mam na razie jeden pomysł, ale może go jeszcze przebijecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!